Marszałek, Wysoka Izbo. Przedstawiam życiorys kandydata wraz z uzasadnieniem na sędziego Trybunału Stanu. Pan Bogdan Witold Szlachta urodził się 26 lipca 1959 roku. Jest profesorem zwyczajnym Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Akademii Ignatianum w Krakowie, z wykształcenia prawnik i filozof. W latach 2008-2016 pełnił funkcję dziekana Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ-u oraz członka Senatu tejże uczelni. W 1984 roku kończył studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim, a w 1986 studia filozoficzne na tej samej uczelni. W latach 1984-86 odbywał aplikację sądową w Sądzie Wojewódzkim w Krakowie, zakończoną egzaminem sędziowskim złożonym w 1986 roku. W roku 1994 został doktorem nauk prawnych, a w 2001 uzyskał stopień doktora habilitowanego także w zakresie nauk prawnych. Od 1 lutego 2003 roku profesor nadzwyczajny, a od 2009 profesor zwyczajny Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dnia 8 czerwca 2006 roku postanowieniem prezydenta Lecha Kaczyńskiego otrzymał tytuł profesora nauk humanistycznych. Swoje bogate doświadczenie zawodowe profesor Szlachta zdobywał m.in. jako sekretarz w Wydziale Karnym Sądu Rejonowego Kraków-Śródmieście. Od 1988 roku asystent, a następnie adiunkt w Katedrze Historii Doktryn Politycznych i Prawnych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz w Katedrze Prawa Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Od 1995 roku był członkiem Rady Podyplomowego Studium Dziennikarskiego Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Od 10 lat jest profesorem zwyczajnym Uniwersytetu Jagiellońskiego, a od 13 także Akademii Ignatianum w Krakowie. W latach 2002-2005 był zastępcą dyrektora Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego, członkiem Komisji Dyscyplinarnej do spraw nauczycieli akademickich oraz członkiem Stałej Komisji Rektorskiej do spraw remontowych. W latach 2005-2008 był prodziekanem do spraw ogólnych, a w latach 2008-16 dziekanem Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych tejże uczelni. Ponadto jest członkiem Stałej Senackiej Komisji Majątku i Finansów, Stałej Senackiej Komisji do spraw Badań Naukowych oraz do spraw Rozwoju UJ-u oraz Rektorskiej Komisji do spraw Wydawnictwa tejże uczelni. W latach 2006-2009 był zastępcą przewodniczącego Rady Nadzorczej Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni Radiowej w Krakowie, a od 2018 roku jest członkiem Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i Państwowych Osób Prawnych. Profesor Bogdan Szlachta posiada niezwykle bogaty dorobek naukowy, jest autorem wielu cykli wykładów, autorem szeregu monografii z zakresu historii doktryn politycznych oraz promotorem w 30 zakończonych przewodach doktorskich. Był stypendystą Uniwersytetu Oksfordzkiego oraz laureatem wielu nagród naukowych. Jest redaktorem naukowym czasopism Politeja i Myśl Polityczna, członkiem Komitetu Nauk Politycznych Polskiej Akademii Nauk i Międzynarodowej Organizacji Akademia Europa z siedzibą w Londynie. Uważamy, że tak wybitny dorobek naukowy oraz bogate doświadczenie zawodowe wskazuje, iż profesor Bogdan Witold Szlachta jest bardzo dobrym kandydatem na sędziego Trybunału Stanu. Wysoka Izbo, przedstawiam kandydata na sędziego Trybunału Stanu Marcina Henryka Wawrzyniaka, który urodził się 16 maja 1984 roku w Warszawie. W latach 2003-2008 odbył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu imieniem kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie na kierunku prawo. Dyplom magisterski obronił na ocenę bardzo dobrą. W latach 2009-2012 odbywał aplikację adwokacką w Warszawie pod patronatem mecenas Magdaleny Fertak. Od 2013 roku adwokat, członek Izby Adwokackiej w Warszawie, od września 18 roku także członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Od 2013 roku do dziś wykonuje zawód adwokata, a następnie jak również radcy prawnego w ramach własnej kancelarii prawniczej. Doradca prawny jednostek samorządu terytorialnego oraz organów administracji rządowej. Wykładowca licznych szkoleń i seminariów. Współautor 5 książek, w tym aktualnego komentarza do ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz autor kilkudziesięciu publikacji i artykułów o tej tematyce. W ramach praktyki zawodowej specjalizuje się w prawie zamówień publicznych, partnerstwie publiczno-prywatnym, finansowaniu inwestycji publicznych oraz w prawie karnym. W latach 2017-2018 wiceprezes Fundacji imieniem Sławomira Skrzypka, powołanej przez profesora Adama Glapińskiego, a od 2018 roku wiceprezes zarządu Kongres
590 spółka z o.o. podmiotów odpowiedzialnych za organizację kongresu 590, jednego z największych wydarzeń gospodarczych w Polsce. Od 2018 roku członek i sekretarz Rady Nadzorczej, w latach 2013-2019 członek Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Centrum w Warszawie, w tym dwukrotnie przewodniczący Rady Nadzorczej. W latach 2006-2010 radny dzielnicy Śródmieście Miasta Stołecznego Warszawy. Zarówno wykształcenie, jak i bogate doświadczenie zawodowe wskazują, iż pan Marcin Wawrzyniak jest dobrym kandydatem na sędziego Trybunału Stanu. Wysoka Izbo, przedstawiam kandydata na członka stanu Trybunału Stanu, profesora Czesława Kłaka. Profesor Kujawsko-Pomorskiej Szkoły Wyższej, doktor habilitowany Czesław Kłak, urodził się 30 sierpnia 1981 roku w Rzeszowie. W roku 2003 ukończył wynikiem bardzo dobrym studia na kierunku prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego. W 2005 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej uzyskał stopień doktora nauk prawnych na podstawie rozprawy doktorskiej Wyrok nakazowy w polskim procesie karnym, a międzynarodowe standardy ochrony prawa człowieka. Stopień doktora habilitowanego nauk prawnych uzyskał w 2012 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego na podstawie rozprawy Skarga na przewlekłość postępowania karnego a Europejska Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowej wolności i dorobku naukowego. W 2018 roku Sejm Rzeczpospolitej Polskiej wybrał profesora Czesława Kłaka na członka Trybunału Stanu. Profesor Czesław Kłak jest specjalistą z zakresu prawa karnego, postępowania karnego, kryminalistyki, kryminologii, ochrony praw człowieka i prawnych aspektów bezpieczeństwa wewnętrznego. Jest autorem ponad 160 publikacji naukowych, w tym dwóch monografii autorskich, artykułów naukowych, rozdziałów w monografiach zbiorowych oraz głos do orzeczeń sądowych. Prowadzi m.in. badania naukowe dotyczące odpowiedzialności karnej, współczesnej struktury przestępczości, przewlekłości postępowania, ochrony praw człowieka w procesie karnym oraz dotyczące funkcjonowania systemu penitencjarnego w Polsce na tle porównawczym. Profesor doktor habilitowany Czesław Kłak ukończył w 2007 roku z wynikiem bardzo dobrym aplikację prokuratorską, a następnie wykonywał zawód prokuratora w latach 2008-2011. Z dniem 10 lipca 2019 roku został powołany w skład Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady Ministrów. Jest także członkiem Rady Polityki Penitencjarnej przy Ministrze Sprawiedliwości, a także licznych innych zespołów eksperckich i komitetów naukowych. Profesor Czesław Kłak brał udział w pracach nad reformą systemu penitencjarnego w Polsce, będąc wiceprzewodniczącym zespołu do opracowania projektu zmian przepisów prawa karnego wykonawczego przy Ministrze Sprawiedliwości. Jest członkiem licznych towarzystw naukowych, m.in. Towarzystwa Naukowego Prawa Karnego, Polskiego Towarzystwa Penitencjarnego, Polskiego Towarzystwa Badań Poligraficznych czy Stowarzyszenia Prawa Międzynarodowego. Profesor doktor habilitowany Czesław Kłak jest przewodniczącym Rady Naukowej Kancelarii Ostrowski-Domagalski i Wspólnicy w Rzeszowie oraz autorem opinii prawnych, w tym sporządzonych na zlecenie podmiotów prywatnych, kancelarii adwokackich, radcowskich oraz Ministerstwa Sprawiedliwości i Biura Analiz Sejmowych. Jest także wykładowcą Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, w której prowadzi zajęcia na aplikacji sędziowskiej i prokuratorskiej. W ramach działalności szkoleniowej profesor Czesław Kłak prowadzi również wykłady dla sędziów, korporacji pracowniczych, funkcjonariuszy SUP mundurowych. Zarówno wykształcenie, jak i bogate doświadczenie zawodowe wskazują, iż pan Czesław Paweł Kłak jest dobrym kandydatem na sędziego Trybunału Stanu. Pani Marszałek, Wysoka Izbo, proszę o zagłosowanie nad przedstawionymi przeze mnie kandydaturami na sędziów Trybunału Stanu. Dziękuję pani poseł.